Ale ja witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem znajomy Kaisera, a to jest Herzowan 4 na modyfikacji The Kaisera. Jeśli gramy oczywiście jako cesarstwo niemieckie, wiem, że dawno nie było odcinka, ale to dlatego, że byłem zdesperowany po tym, jak Białoruś odeszła z naszej mity Europy i musiałem jakoś to przeżyć w smutkach i boleści. Teraz się pozbierałem i na szczęście nawrócimy naszego mniejszego brata na jedyną prawilną wiarę kaiserową. O właśnie, tak, zaraz chodzimy do Mińska. Nie wiem, czemu wtedy było coś takiego, że tylko Mińsk zajmowaliśmy. Ja za pomocą komendy teraz wypowiedziałem im wojnę, bo to tak nie powinno być. To nie powinno tak być, mity Europa to mity Europa. Coś się popsuło z eventami, bo nie było możliwości. Miałem cały czas tylko możliwość, żeby zająć im... O nie, Górner umiera, nie wiem, kim on jest. Bohater wojenny z bolszewikami, feldmarszałek. Okej, okay, no szkoda, niech mu ziemia lekką będzie. Coś się popsuło, bo to nie powinno być tak, że to nie powinno tak być, że my zajmujemy Mińsk tylko i tylko Mińsk, bo to bez sensu i nielogiczne i to tak nie może być, bo mi psuje. O właśnie, miały... Ej, no co teraz się wydarzyło? The fuck? The fuck? Czemu znowu coś takiego? No co za kurwa... No, ej, ale... Co to ma znaczyć? Czemu my coś takiego zajmujemy? Teraz jeszcze gorzej wyszło. Halo, czekajcie. Nie, to tak nie będzie. Pyk. Pyk, ziomek. Pyk. Ja chcę ciebie w całości. To coś jest nie tak. Halo, pushingi. Pyk. Mogłem nie wyzywać ich wszystkich. Ej, no napierdzielamy, nie? No właśnie, pyk. Ja chcę to w całości. Tak w całości, pyk. Wchodzimy, panowie, jak do siebie. Jak do siebie wchodzimy, pyk. Halo, proszę atakować. Naprzód. Cała Białoruś, calutka. Jak my mamy wygrać z syndykalistami? Okej. Okay. Czekajcie, gdzie to jest, że to jest Führerreich? Gdzie jest Führerreich? Ale dobra, to jest o Führerreichu. Dziecięca fantazja, w ogóle nie kojarzymy, co to jest Führerreich, a gdzie tam? Przecież jest tylko jedna kaiserowa rzeczywistość. Ale ja, dobra, puszujemy dalej. Panowie, puszujemy. I trzeba by też powoli się zbierać na tą wojnę. Komuna, kurwa. Komuna rośnie w Indiach, nic na to nie poradzimy. No i tak komuna w Amerykach, Jezus, jak to źle wygląda, co wy robicie? Baza morska, wielkie jeziora, tfu. No ale trzeba się powoli szykować, tak? No bo komuna francuska prędzej czy później nas zaatakuje, zwłaszcza, że mają cel nieznany. Niestety. Ale no weź się to spuszujcie. Nie, no coś się tak popsuło, serio nie możemy tego Mińska zdobyć? Co tu się odczynia? Halo? Tfu, proszę. Nie wiem, to strasznie źle wygląda i jeszcze ta Litwa, która wżarła się w Białoruś, nie wiem dlaczego i o co tu chodzi, gdzie jest początek, a gdzie koniec tego. I mamy ich stolicę, co tu się dzieje, halo? Weźcie to spuszujcie, jak na człowieku przystało. Tak, rób mi Blitzkrieg pod czołgi, chociaż jeszcze żadnej pancernej nie wystawiłem właśnie, ale już jakby co 10 możemy takich jakowych wystawić, które będą się przebijały przez przeciwnika i masakrowały wszystko dookoła. Dokładnie o to chodziło. Okej, okay, pushingi. Tu zdobyte. Chyba, że ukażemy Białoruś i podzielimy między Litwę i Ukrainę. Coś ten deseń? Kanadyjczycy! Związek Brytyjski! Naprawdę? O, skończyło się. Zrobimy tak. To wszystko pójdzie dla nas. Aha, nie mam tyle warscora. No kurwa, dzięki, że mi informujesz, że nie mam tyle warscora, jak to jestem cholernym kaiserem. Jak mogę mieć warscora? Kurwa, Jezus. Nie, musimy powoli to kończyć, czekajcie. Daj mi to. Okej, okay, będzie event o wyzwoleniu tego? No bo tak tego nie możemy zostawić oczywiście, nie? Królestwo Serbii skapitulowało. O kurwa! No nie, wyzwolimy ich, pyk. I trzeba będzie się przełączyć na Litwę, bo ja nie pozwolę, żeby coś takiego wgryzało się w Białoruś, to okropnie wygląda. Pamiętajcie, najważniejsze są granice. Litwa to nie będzie Lit, na przykład. I ona na pewno ma coś takiego jak zwróć region. Aha, nie mogę. Nie mogę, bo jesteś zbyt wielkim papetem, żeby cokolwiek decydować. No bym chciał, żebyś to oddał. Kurwa, aż tyle komend... Niech, dobra, trudno. Mogłem to komendami zrobić, ale bym musiał posprawdzać to wszystko, to za długo by trwało. Za długo... Dobra, pyk. Wracamy na Divach am Rhein, dokładnie tak. Divach am Rhein trzeba... Co, czemu Afryka? Co tu się dzieje? Czemu to jest problem z zaopatrzeniem? Co tu się wydarzyło? Że są pewne dywizje. O nie! Nie, ale jednak działa ten event. Czekajcie, bo coś się dzieje, bo aż mi zlagowało.
Usuń ducha, wciela niedobór ropy naftowej, moc czoła, fabryk, kurwa, w końcu, ale to jest Republika Rumunii. Bo jesteś papetem. O kurwa, ale dzięki temu odblokowało się drzewko odnośnie pewnie tego, tak, tak, ropa musi płynąć. Dokładnie tak, Kaukaz, Mezopotamia, no, Nord Stream. Nie, Nord Stream, okej, ale Nord Stream, prawie to samo, prawie towarzysze, prawie. Jak to, ej, nie ma się dywizji na granicach, o mój Boże. Ale będzie lip. Ale będzie rip. Nie wiem, czy nie będę pozabierać tych dywizji od moich papetów. A jednak macie dywizję. Będę pozabierać dywizję od moich papetów i nie poustawiać ich ręcznie. Żeby to jakoś sensownie wyglądało. Chociaż czym ja się przejmuję? Przecież z dwóch stron to zjedziemy. Z dwóch stron, pyk, pyk, pyk. Czy tu nie będzie czego zbierać. Aha, i flotę naszą. Bo jedną, co tutaj pływa? Rezerwiry, szlachci, nie. Wywracacie do portu. I wy wypłyniecie dopiero jak skapituluje komuna francuska, bo jeżeli połączy się flotę komuny francuskiej i Związku Brytyjskiego, to może tak się stać, że dostaniemy w pierdzia, a jak już pozbędziemy się komuny francuskiej i flota zostanie zniszczona, znaczy zatopiona, znaczy w ogóle zniknie, bo państwo skapituluje, to wtedy będzie dużo łatwiej całą flotą brytyjską. Potem czekajcie, jak to wygląda, co my tutaj mamy. Battleship się wystawił. Właśnie, co my produkujemy? Kurwa, ja tak dawno to nie zaglądałem, co my robimy? Battleshipy, konwoje, okej. Samolot jakiś robimy. No coś się robi, okej. Tu się coś robi. I tu się robi. Tych ciężarówek brakuje, no to pyk, ciężaróweczki. Co my teraz budujemy właściwie? Fabryczki, no i dobrze. Buduj. 8 chromu potrzeba, no to pyk, cyk. 8 chromu, cyk. O Jezus, coraz więcej tego chromu potrzebujemy. Trzeba by coś podbić. Jezus, ta Litwa, która się wgryza w Białorusi. Ten napis Białorusi, jak to wygląda? Nie mogę na to patrzeć, nie mogę. Dobra, ostateczna reforma, cyk. Wybierz cel narodowy. Europad. Eurocommission. No wolałbym Eurocommission, ale czy to nie blokuje mi czegoś? Nie, to po prostu wybieram. Europad albo Eurocommission, bo każdy potrzebuje, tak? Tak, pomoc dla Austrii. Kaiser Kiffe. Marzenia o Paneuropie. Kurwa. Szkoda, że cele nie są gotowe. Odnowienie traktatu z Rosją. Ej, zróbmy to. Zwiększenie stabilności. O, dopiero średnia stabilność? Już myślałem, że już mam bardzo dobrą stabilność. Kurde, panowie. Ej, fabryczki weszły. Panie, więcej fabryczek. Pyk. Ale ładnie te Niemcy wybustowaliśmy. Ładnie. Tylko surowców nam brakuje, nie? Już naprawdę sporo tego importujemy. Import 64 ropy importujemy, 72 chromu, to jest naprawdę sporo. My tego chromu w ogóle nie produkujemy? 4, aha. Mógłbym tutaj od bólu biedy rozbudować infrastrukturę, gdzie jest prowincja z chromem, to byśmy leciutko zwiększyli, ale to nie jest warte. Jezus, Turcja, Imperium Osmańskie, to trzeba podbić. A tu nie ma może chromu? Tu jest jeszcze chrom. No ale to jest mój sojusznik, nie? Związek Gońkobański. Obroniliśmy go przed Rosją, kurwa. Tą Rosją, która właśnie się wbija w Mongolię i walczy. Aha, bo walczycie. Zapomniałem, że to jest wojna rosyjsko-mongolska, znaczy rosyjsko-japońska. O panie. Zaczyna się. Zaczyna się. Robią cel narodowy. Wojna. Wojna, panowie, wojna. Będzie wojna, ale szczeli, o panie. Ale będzie. Mam nadzieję, że te nasze śmieszne linie Marzinoty, Zygfrydy tutaj wytrzymają te forty trójki. Bo główną ofensywę chcę tędy przeprowadzić. Jak te dywizje pancerne? Czego wam brakuje? Heavy tanków i ciężką artylerię samobieżną wam brakuje. No dobra, ale na przykład widzę, że ta dywizja jest prawie w pełni gotowa i nawet się wystawiła pierwsza pancerna dywizja. Pokażcie. Kunik Wilhelm. Pancerna dywizja, czołg ciężki, Jezus, pokaż mi to, o Jezus, ale to będzie gwałciło wszystko, to mi się podoba. O taką rzeszę walczyłem. 39 powiadacie, to zrób mi to na przykład. Okej, cyk, co możemy zrobić? Coś do czołgów, nie? Lekkie czołgi, majba, gdzieś to był średni, nie, czekaj, mamy średnie czy ciężkie? Co my po końcu poszliśmy? Ciężkie, nie? Co ja wrzuciłem? Heavy tanki, okej. Czekajcie, projektant, motoryzacja, medium, o jest heavy tank. Defensywa, twardość, pepance, nie no, to, Henschela wrzucimy. Tak, Henschela wrzucimy, cyk. Pierwsza pancerna divisionen, gotowen. Dobrze, o to chodziło, o taką rzeszę walczę. Nie, no właśnie, nie wiem, czy ja powinienem pozabierać dywizję moim papetom, żeby to jakoś sensownie porozstawiać. Zobaczymy.
Cyk, co my tu zbadaliśmy? To zbadaliśmy, no to cyk, wydobycie, a może się przydać to wydobycie. Wydobycie nie będzie złe, bo nam surowców brakuje, więc może tam troszeczkę się zwiększy i jest szansa, że coś od nas będzie kupowało. No zrób to Career Construction, zobaczymy. Tu są jeszcze dwa pancerniczki, powiedzcie, że super ciężkie. Battleship. Mamy w ogóle jakieś super ciężkie? Weź mi to pokaż. Battleship, Battlecruiser. Jeszcze żadnego super ciężkiego nie mamy. No co za kłamstwa i pomówienia. Wiecie co? Ja nie widzę żadnych czołgów. Znaczy ja niewiele widzę. O Jezus, Maroko as for support. No weź. 20 tysięcy chyba was pogięło. No dobra, ale macie. 20 tysięcy manpowera do Maroka wysłałem jakiegoś zasyfiałego. Co to tutaj płynie? Aha, to mi puppet. Właśnie, ej, ziomek. Ziomek, ty, z którego tak narzekałem, ty coś robisz? A jesteś moim puppetem na nowo. A ty nie masz tam jakiegoś reconquest, coś tam, żeby odbijać te wszystkie ziemie, które stracił Gering, czy coś? Naprawdę ty możesz iść w syndykalizm? Naprawdę ten mój puppet może pójść w syndykalizm? Ja pierdziel. Z pomocą Kanady pakt nie gry. Czemu zerwaliście? Halo, tam się wojna szykuje. Wojna nam się szykuje, panowie. Panujmy się. Panujmy się, bo się wojna zbliża. No bo by wystawił tę dywizję. Jak nam szczeli wojna, to będzie ciężko. Będzie naprawdę ciężko. O, gdzieś się przemieszczają. Coś kombinują. Jeszcze nie wiedzieć co. Wrzesień 39. Weź mi to zrób, to się przyda. Na pewno. Eurokomisjon, okej. To jednak wymaga Europatu. Jednak niektóre rzeczy wymagają Europatu, okej. Czyli tylko zamknęliśmy sobie ścieżkę 3%, okej. Odzyskanie, pacyfikacja. Weź mi to, to się przyda, 2%. 2% populacji przed wojną to będzie piękne, to będzie po prostu piękne, perfekto. Te dwie dywizje, to czym wy jesteście? Oczywiście! Witajcie! Witajcie to wa... Unzerkamp mówi. Ej, ale nie było eventu, że oni chcą dołączyć? The fuck? Unzerkamp, okej. Okej, czy to jest to o Adolfie, który walczył z bolszewikami? Chyba tak. Okej, plus 10 siły politycznej. O nie, Otto Weiss, kim ty jesteś? Socjaldemokratą? Socjaldemokrata. Wielkiej straty nie ma. Wielkiej straty nie ma. No dobra, ziomek, słuchaj, ja jestem w sumie gotowy. Na dywizję, cyk, wystawimy. Pierwszeństwo na uzupełnienia, cyk. Daj mi te 10 dywizji, cyk. Damy tutaj Romla. Gdzie jest Rommel? Republika Francuska, widzę, że walczy z tymi swoimi tuaregami. Czekajcie, rzucimy Romla. Cyk. Pójdziesz pod nowego marszałka. Cyk. Marszałkiem tym będzie Rundstedt. Cyk. I panie Rommel, kochany. Pan dostanie rozkaz przebicia się. Cyk. Za tą rzekę. Cyk. I pan Rommel się tu rozstawi i pan Rommel tu będzie czekał. Dobra. Samoloteły. Gdzie my mamy samoloteły jakieś? Dolny Śląsk i tu coś mamy. Okej, cyk, lecą samoloty. Lecą samoloty. Okej, cyk. Fajnie, że to jest jeden region do latania. Będzie prościej. Albo zrobimy inaczej. To jest 1000, tak? Weź mi to usuń. Właściwie ciebie przerzucimy. Możesz być tu. Są myśliwce, nie? Właśnie. Te myśliwce zrobimy, żeby garnizonowały się do 1000. Cyk. Okej, okay. I one tu się będą wystawiały nowe i one latają tutaj. I teraz was, cyk, zrobimy do 600, tak? Bo to było 600 lotnisko, 600 lotnisko. A nie, wojna! Panowie, wojna strzeliła, czekajcie. Pyk. Latacie tutaj, pyk. Pyk, okej, okay. nice. German refuse. Możemy, albo możemy im oddać. Oddajemy? Nie, no dobra, żartuję, zgrywam się. A więc wojna, panowie, wojna! Ale nie, czekajcie, bo na razie, że oni mogą nas zaatakować. Ciekawe, czy się odważą. Może się nie odważą. Co my potrzebujemy? Karabiny, rób, artylerię może wrzuć.
Wrzuć mi jeszcze, co możesz mi jeszcze wrzucić? Gospodarkę sobie na wojnę zmienimy. O, to się przyda. Dobra, dobra, atakuj, atakuj ziomek, go. Wojna. A, co, przestraszył się? A, weszła wojna, panowie. Mamy wojnę. Dobra, na razie czekamy. Na razie chwilę poczekamy. Jak to wygląda? Czy oni gdzieś atakują, puszują? Czekajcie, gospodarka wojenna. Pyk, gospodarka wojenna. Nice. Zwiększymy wydobycie i tak dalej. Austriacy chcą ochotników. Drugi weltryk, panowie, zaczyna się. Spadek stabilności. Wielka krucjata przeciwko syndykalistom. Nice. No i Johan Berstow umiera. Kim on jest? Ambasadorem w USA i Imperium Osmańskim. Okej, okay, szkoda. Wojna zaczyna się, ale czy oni gdzieś atakują? Nie, oni nigdzie. Aha, czekajcie, bo muszę wezwać te swoje papety wszystkie. Wszystkie papety wzywamy. Tak, właściwie zrobimy tak. Idzie ta wojna. Wezwij wszystko. Wezwij wszystko, okej. Okay. Ty, moje papety... No... Ej, serio wy puszujecie? O kurwa. Weź panie puszuj. Kto tu stoi? Serio? To tak po prostu wchodzimy? Tak po prostu? Czy ty jesteś? Ty jesteś tu. Weź też puszuj. Czy ty jesteś? Ty jesteś tu. No weź zaatakuj. A ty? Tutaj. Serio? Tak po prostu się przebijamy? No dobra, nie tak po prostu, ale powolutku. Czekaj, czy wypuściliście desant, czy mi się... Tak, wypuściliście desant. Ja pierdziel. Znowu mam siłę polityczną. Tu, 2,5%, żeby potrzebować więcej manpowera? Nie, styknie. Myślę, że my nawet z tym to wygramy. Czekajcie, atak armii, zużycie zaopatrzenia przez... Co my tutaj mamy? Aha, mieliśmy tego, bo potrzebowaliśmy zrobić tą doktrynkę. Wrzućmy sobie, czekajcie, atak armii, motoryzacja, armor, szybkość, przełamanie. Wrzućmy tego pana. Jak to atak wygląda? Czemu tu jeden czołg? Nie, tu jedna piechota. Czemu wy tu tak atakujecie? Dobra, ważne, że tu się przebijamy. Tak, oni mogą nas spenetrować. Jak wygląda sytuacja w powietrzu? Dobrze, good. Mamy dominację. Jak tam Hiszpania trzyma się? Ojej, troszeczkę pęka. Nie, trzymają się, okej, okay, nice. Przebijamy się gdzieś. No tutaj mówiłem, no tutaj gdzie chciałem, to się przebijamy. Litwa, nie potrzebujemy. Dobra, te czołgi, pyk. Okej, no dobra, to będzie proste, aż za proste. Czekajcie, czy ktoś tu może go skontrować? Daj ten czołg, weź go skontruj. Jezus, nie. Nie, to będzie za easy. To będzie za easy. Dobra, wszyscy mogą puszować. Pyk, cyk. Okej, nice. Dawaj tu. Okej. 10 czołgów pokona Francję. 10. To jeszcze nie, niektóre nie są w pełni wyposażone, bo brakuje nam fabryki, sprzętu. Kurwa. Okej. No, można i tak. 10 czołgów wygra wojnę. Już jest kociołek, właśnie był kociołek, który zniknął. Pięknie. Okej, tu się przebijecie zaraz. O kurwa! Zapomniałem o tych strajkach. Weźcie, umrzyjcie. I weź ten Strasburg zajmij. Okej, pomoże ochotnicy z Austrii. Mówię, na razie floty nie wystawiamy. Na razie floty nie wystawiamy, bo ja chcę, żeby komuna francuska skapitulowała, żeby ich flota... O kurwa, desant poszedł. A właśnie, a wy nie weszli... O, fuck. Oj, ale ta Afryka szczeliła. Nie tylko nam ta Afryka szczeliła. Walczycie z tymi? Nie walczycie. Twargowie. Ej, wy macie własne drzewko? Nie macie. Security of the Kaiserreich. Okej, okay, tak, nie możemy sobie teraz pozwolić na jakieś partyzantki czy coś. Okej, no dobra, no przebijałem się, no widzicie, te dywizje pancerne weszły, tu zwłaszcza, że to są równiny, tak? No ta rzeka by mogła tylko nas zatrzymać, no ale teraz zobaczcie, co tu się dzieje, panowie, a rączki mam tutaj, fakt, zapomniałem kamery włączyć. O, jeszcze ci weszli do wojny. Tu desant, ale wy się utrzymacie? Utrzymacie się, nice. Niepotrzebnie atakuję z tej strony, ale już atakujcie, zaraz, przecież my już do Paryża wchodzimy. Czy to jest gwałt? Czy to jest gwałt? Co oni mają? Oni mają... Nie no, co ten bot zrobił? Boże, przecież on nie ma dywizji. To ja Niemcami, mając kurwa wieczny kryzys. A nieważne, upadek Paryża. Troszeczkę się zawiodłem na tej Francji, bo ona zaraz sama upadnie, tak sama z siebie, o właśnie. Czy my zajęliśmy Paryż? Tak, my zajęliśmy Paryż i wiecie co? Tutaj chyba zakończymy ten odcinek, bo jestem zniesmaczony potęgą armii francuskiej. Naprawdę jestem z niej zadowolony, to co oni zrobili. Czy oni nie mają dywizji? Co oni robią? Co oni odpierdzielają?
Wy odpierdzielacie. Dobra, nie wiem, tak czy siak, łapka w górę, soczysty komentarz. To jest prawdopodobnie przedostatni odcinek, bo chyba w następnym zakończymy wojnę. Tak po prostu. Tyle lat cackania się, a wystarczyło ich po prostu zaatakować i byłoby święty spokój. Czy oni są tak słabi? Ja nie wiem, co tu się odczyniło. No chyba, że jestem taki dobry. No chyba, że ja jestem... No to jest lepsze wytłumaczenie. Ja po prostu jestem taki zajebisty. Dokładnie tak. Dobra, łapka w górę, soczysty komentarz. Cześć, trzymajcie się. Na razie.